Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejne nagranie na moim kanale, kolejne opracowanie debiutowe. Zachęcam Cię oczywiście do tego, żebyś zobaczył sobie wcześniejsze moje opracowania w różnego rodzaju pułapkach, debiutach szachowych czy gambitach. W dzisiejszym nagraniu na tapetę wziąłem gambit szkocki, to też jedno z życzeń jednego z widzów. Bardzo ciekawy, w ogóle partia szkocka jest bardzo ciekawa, myślę, że to jest bardzo debiut niedoceniany. Partia szkocka powstaje po takich ruchach 4 e5, skoczek f3, skoczek c6. I tutaj zdecydowanie częściej spotykamy na partiach turniejowych gońca C4, czyli zwykłą włoską, czy gońca B5, czyli partię hiszpańską. Partia szkocka, bardzo ciekawy debiut, przede wszystkim pozycje powstają otwarte, dużo taktyki, dużo ciekawych zagrań, taktyka, kombinacja, to myślę, że tutaj jedna z głównych myśli w ogóle w partii szkockiej. Po e-bije d4 całkiem przyjemną grę oczywiście dostajemy w wariancie głównym, czyli po skoczek bije d4, goniec c5 i po gońcu e3, o ile ja to już widziałem, ile tych gońców padło, goniec e3 zostawia pułapkę i zastawia właśnie pułapkę na tego gońca c5 i te gońce niestety tutaj, w szczególności juniorom, bardzo często uciekają. Grają wówczas jakieś takie automatyczne ruchy typu skoczek f6, no to atak z odsłony, bicie, strata gońca. Też w drugą stronę czasami się zdarzało, czyli zobaczcie, 4-5, zwykła partia szkocka powstaje właśnie w tym wariancie, po skoczek bije d4 i teraz widziałem też w drugą stronę, czyli tutaj czarne się nie mylą, nie grają skoczka f6, tylko grają hetmana f6 i w drugą stronę też białe często się myliły. Zamiast zagrać dokładne posunięcie c3, które gra się właśnie w partii szkockiej, zawodnicy często grywali słabszy skoczek c3 i to biała figura padała. Dzisiaj jednak zajmiemy się inną kontynuacją. Będę mówił o tak zwanym gambicie szkockim. Powstaje on właśnie w takiej kolejności posunięć. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6 i po D4, E bije D4. My nie robimy teraz skoczek bije D4, tylko gramy posunięcie goniec C4. W szczególności, żeby Was oczywiście zachęcić do tego, żeby właśnie to jest skrywalny system. Wielu zawodnikom podoba się ten układ, ta kolejność posunięć. Goniec E7, czyli można powiedzieć, że czarne w tym momencie nie stosują najlepszej linii, dostają posunięcie C3 i właśnie główną pułapką w gambicie szkockim jest taka kontynuacja, D bije C3 i to wszystko powoduje tutaj, że czarne są zakorkowane, ten hetman nie może wyjść, a newralgicznym punktem w ogóle w gambicie szkockim jest oczywiście punkt F7, także dokładamy do tego hetmana. I zobaczcie, że hetman właśnie nie może wyjść, hetman nie może pomóc, nie może obronić pionka na F7. Wówczas trzeba zagrać posunięcie skoczek H6 i po goniec bije H6, białe zostają z figurą więcej i po roszadzie. No tutaj nie będę zdradzał więcej szczegółów, co jest dalej, musisz zobaczyć w dalszej części nagrania, także zachęcam Cię do tego, bo gambit szkocki to naprawdę bardzo, bardzo groźna broń. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. No to jeszcze raz początek, czyli E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, D4, partia szkocka i po E D4, goniec C4, gambit szkocki. Główną linią, która daje najlepszą grę czarnym w tej pozycji jest skoczek F6, także to dzisiejsze nagranie od strony białych, ale będę też wspominał o tym, że czarne też mają tutaj swoją dobrą grę po prostu w odpowiednich wariantach. Cofnijmy się jednak do tego gorszego wariantu, goniec E7. Jeszcze raz to prześledźmy, czyli C3 zachęta do tego, żeby hetman dostał pole D5, czyli dajemy kolejnego pionka, D bije na C3, hetman D5, skoczek H6, to widzieliśmy na początku nagrania, zbicie obrońcę. Oczywiście tutaj nie można hetman F7 zbyt szybko, bo nas skoczek zbija, dlatego likwidacja obrońcy i po zrobieniu roszady okazuje się, że jesteśmy z figurą więcej, tak jak mówiłem na początku nagrania, ale teraz są dwie groźby, bo groźbą jest teraz to, że stracimy tego gońca na H6, a drugą groźbą jeszcze taką, można powiedzieć, poważniejszą jest to, że nastąpi C bije B2, a następnie B bije A i tutaj promocja w hetmana. No i teraz tutaj niektórzy zawodnicy mogą powiedzieć, no dobra, spokojnie sobie z tymi dwoma problemami poradzimy, zagramy posunięcie goniec na C1, czyli goniec sobie odejdzie ze zbicia, ale wówczas jest taka odpowiedź jak skoczek B4. No i teraz zobaczcie, jakie dwa problemy są tym razem po stronie białych. Wisi hetman,
wiszą widełki tutaj na króla i na wieża. Oczywiście hetman w tej sytuacji może wrócić na pole d1, ale wówczas są kolejne widełki, czyli jest posunięcie c2 i czarne tak naprawdę odbijają figurę i już w tym, można powiedzieć, że w tej kontynuacji problemu nie ma. Także po hetman e2 odbicie figury i wieża b1, czarne są tutaj ok, można powiedzieć nawet, że są tutaj z pionkiem więcej. No dlatego jeszcze raz wróćmy, początek był taki, także goniec c4, skoczek f6 to główna linia, my patrzymy sobie gońca e7. Jeszcze raz przejedźmy do tego momentu i tutaj w tej kontynuacji po zbiciu na h6, po zrobieniu roszady, okazuje się, że najlepszą odpowiedzią dla białych według bazy statystycznie posunięcie skoczek bije na c3 i wówczas po prostu no, czarne dostają taką nieprzyjemną grę z takim odkrytym królem. Widzimy, że brakuje najważniejszego pionka na linii g, a my możemy zagrać hetman h5, co warto tutaj oczywiście podkreślenia, statystycznie baza pokazuje, że białe tam biorą około 65% punktów, ale czarne są chwilowo z pionkiem więcej. Dobrze, wróćmy jeszcze do tej kontynuacji, goniec na c4, skoczek f6 zobaczymy później, tutaj jeszcze jest jedna dobra, ciekawa odpowiedź, jest to posunięcie goniec na c5. I tutaj oczywiście zachęcam do zrobienia tego samego, czyli do tego, żeby hetman wtargnął na pole d5, to jest przeszkodą, oczywiście pionek d4 nam tutaj przeszkadza, także robimy podobnie jak w poprzednich wariancie, także gramy posunięcie c3. Jeżeli przeciwnik teraz się nabierze, zagra d bije na c3, to my teraz nie gramy hetmana na d5, ponieważ po hetmanie d5 można się obronić takim ruchem hetman e7, hetman broni gońca, hetman broni pionka. Tutaj lepszą kontynuacją jest zagranie posunięcia goniec bije na f7. Wówczas król bije, hetman d5, odbijamy teraz figurę poświęconą. Przeciwnik się zasłania poprzez d6, my odbijamy w pionka, w pionkach jest podobnie i po hetmanie f6 tutaj baza wskazywała, że najlepszą kontynuacją dla białych jest goniec g5 i po zbiciu białe mają lepszy rozwój, na przykład z groźbami skoczek d5 lub skoczek b5. Tutaj w gambicie szkockim jeszcze raz po tym gońcu c5, c3 możecie powiedzieć, wcale nie trzeba przyjmować d bije na c3, jedną z opcji jest również zagranie skoczka f6 i wówczas mamy taką ciekawą grę po c bije d4, goniec b4 i tutaj jeżeli jesteś zwolennikiem spokojnej gry, no to zagraj sobie kontynuację goniec d2, wówczas bicie. D5, tutaj czarne obowiązkowo muszą walczyć o centrum, no bo zobaczcie, białe są bardzo mocne, mają dwa pionki w centrum, czarne nie mają nic, także trzeba to zredukować. D5 redukuje pionki, E bije D5, skoczek bije D5, hetman B3, to właśnie w gambicie szkockim często ten ruch się powtarza, czyli hetman B3 z atakiem na skoczka i też z atakiem na słaby punkt F7. Czarne wówczas oczywiście tym skoczkiem nie można odejść, bo spadnie nam pionek na F7, będzie bardzo, bardzo niedobrze. Trzeba zagrać wówczas posunięcie skoczek z centrum na E7, no i my kończymy rozwój poprzez roszadę. Tu myślę, że ta pozycja jest gdzieś tam koło równości. Tutaj jednakże w tym wariancie goniec na C5 jest jeszcze jedna kontynuacja. Patrzyliśmy, że po C3 skoczek F6 i tutaj po C bije na D4 szach zasłanialiśmy się gońcem. To jest ta właśnie kontynuacja dla zawodników spokojnych. Jeżeli chcesz zagrać ostrzej, to poświęć kolejnego pionka. Poświęć pionka na E4, a wówczas może czeka cię taka nagroda. Skoczek bije E4, oddajemy jeszcze jednego pionka na C3, czyli bicie i z chęcią mówimy, weź sobie tego pionka na C3, będziesz mieć dwa pionki więcej. Ale tutaj jest ogromna kontra. Po raz kolejny hetman B3 dochodzi do głosu, czyli grozi zbicie gońca i też grozi bicie na F7. Oddajemy całą wieżę, a wówczas wygrywamy w takim wariancie. Goniec bije F7, król musi do boku. Jeżeli król poszedłby na pole E7, no to oczywiście goniec G5 z wygraną pozycją. Także po posunięciu król F8 dochodzi do głosu kolejny goniec, zasłonka, wieża E1. No i teraz już tego skoczka nie można uratować i hetmana również. Czarne D6, odbijamy teraz hetmana i teraz to, co bardzo, bardzo lubię, to takie właśnie ciche ruchy, a takim ruchem jest goniec na G8, no poezja. Wyłączamy z gry wieżę i jednocześnie grozimy posunięciem hetman na F7. Także tak to wszystko wygląda w tych bocznych wariantach. Jeszcze raz wróćmy do początku. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, D4, bicie, goniec C4 i główna linia to skoczek F6 i jeżeli grasz czarnym kolorem i ktoś cię próbuje zaskoczyć właśnie tym gambitem szkockim, to musisz grać właśnie tą kontynuację. Nie graj gońca E7, goniec C5 ewentualnie można, ale najlepszą, wydaje mi się, że najlepszą linią dla czarnych jest właśnie skoczek F6.
I teraz dwie możliwości. Pierwsza z możliwości to jest posunięcie E5. Można co prawda zamiast posunięcia E5 zrobić na przykład roszadę, ale czarne tutaj mają się dobrze. Biorą sobie drugiego pionka, po wieży E1 wydaje się, że jest bardzo, bardzo groźnie, ale mamy odpowiedź D5. Z kolei po D5 białe mogą teraz zrobić taką finezyjną kombinację, taką bardzo przyjemną do oka, czyli goniec D5, hetman D5, skoczek C3. Pamiętam, jak byłem młody, to właśnie przeglądałem taką książkę, taką czarną książkę z debiutami Schustera bodajże i tam właśnie chyba to było opisywane. Bardzo mi to się podobało, tylko nie wiedziałem, że to wcale nie jest takie dobre dla białego koloru. Oczywiście pionkiem zbić nie można, bo spada hetman po linii D, a skoczek w ogóle nie może się ruszyć, no bo widzimy, że po linii E wieża patrzy na króla. Także tutaj musi hetman odpuścić. Białe tym samym odbijają sobie figurę i po gońcu E6 no, robią mocny nacisk na tego gońca na E6. Tu z kolei czarne nie mają czasu przede wszystkim na zrobienie krótkiej roszady, dlatego to odpuszczają, robią długą, oddają pionka, także to często właśnie w tych gambitach jest tak, że się bierze pionka, później się oddaje, żeby nadrobić rozwój, a finalna sytuacja jest taka, że białe odbijają pionka, ale mają słaby rozwój. Także widzimy, że tutaj czarne już zrobiły roszadę, mają w grze wszystkie lekkie figury. Hetman może tak ładnie po trampolinie gdzieś tutaj latać po tej piątej linii. No i przede wszystkim ten pionek też w jakiś sposób będzie stopował atak białych, a czarne mogą tutaj coś jeszcze po linii F zrobić. Także nie polecam tej roszady w tym wariancie skoczek F6, bo po prostu czarne są tutaj, mają się po prostu bardzo dobrze. No i zobaczmy, jak to ostatecznie powinno być według najlepszej linii dla obu stron. Czyli początek taki sam, gramy sobie właśnie tego skoczka F6 i najlepszą kontynuacją jest posunięcie E5. Tutaj można ewentualnie skoczek E4, skoczek G4 jest słabszy, ale znowu najlepszą linią dla czarnych to kontratak, czyli D5. Nie idziemy oczywiście na takie coś, czyli bicie. Znowu czarne są tutaj lepsze, mają lepszy rozwój i będą raczej celować w długą roszadę. Opcjonalnie krótka też jest możliwa, ale myślę, że długa zdecydowanie bardziej bezpieczna. Także po posunięciu D5, no białe, jeżeli chcą tutaj mieć pełnoprawną grę, to muszą zagrać na związanie, czyli goniec B5, skoczek wisi. Skoczek często się właśnie w tych gambitach szkockich pakuje na pole E4. Odbijamy pionka, tutaj oczywiście nie można się spóźnić, nie można zagrać jakiegoś gońca E7, bo wówczas bicie i podwójne uderzenie, to widzicie, dlatego musimy temu skoczkowi pomóc posunięciem goniec na D7, a wówczas teoria mówi, że doprowadzamy do takiej pozycji goniec C6, B bije C6, białe oddają parę gońców za zdwojenie pionków, następnie roszada, chcemy tego skoczka przepędzić, raczej nie powinniśmy tego robić ruchem F3, bo przegramy. Po F3 klasyczna kombinacja, klasyczny puzzle rush z czeskomu, czyli hetman na H4 i po G3 oddajemy skoczka, ale bierzemy sobie wieżę w narożniku. Także po goniec bije C6, BC6, roszada lepsza, goniec na C5, białe wzmacniają to, czarne tutaj schodzą sobie, pamiętacie, że czasami ten goniec tutaj bił tego gońca na C5, także żeby tutaj problemów nie było, to tak profilaktycznie warto zejść. Teraz białe F3 z tempem dostają przepędzenie skoczka, bo skoczek idzie na G5, po F4 skoczek wraca. No i teraz białe nie chcą oczywiście zdwajać sobie pionków, to nie jest dobra kontynuacja, żeby mieć właśnie, to końcówka za chwilę będzie, także pionki zdwojone w końcówce to nie jest dobry pomysł. Lepsze skoczek D2 i po biciu czarne według teorii najlepiej C5, skoczek F3, D4 i po gońcu F2 goniec C6. I tutaj moje przygotowanie takie debiutowe zakończę. No i podsumujmy. Czarne mają parę gońców, z kolei mają słabą strukturę pionową. No potężną figurą jest białopolowy goniec, także tutaj myślę, że warto hetmana zostawiać sobie na planszy. Hetman D5 i jakoś cisnąć po tych białych polach. Z kolei białe powinny dążyć tutaj do końcówki, czyli właśnie wymienić hetmany. Raczej nie wymieniać pionka tego, tylko raczej spowodować tak, żeby... No idealna sytuacja to byłaby taka, żeby czarne tutaj zbiły, tak? O, takie coś, czyli grać po prostu po tych słabych pionkach, po słabościach. No także widzicie, że gambit szkocki to bardzo ciekawa kontynuacja naszpikowana taktyką, a teraz zobaczmy przykłady praktyczne. Pierwszy z nich to Howard Staunton kontra Hugh Brody, partia z 1909, z szachy Stauntona to właśnie wzięły się od tego pana, także gracie najczęściej na szachach turniejowych Staunton numer 5, to właśnie Howard Staunton. E4
4-5, gambit szkocki nastąpił i nastąpiło takie posunięcie, którego nie omawialiśmy, czyli goniec B4. No jak grasz gambit, no to nie bój się oddawać kolejnych pionków, także tutaj stał ton C3, bicie i nawet w taki sposób. Czarne nie chciały iść na taką kontynuację, bo tutaj to są dwa potwory w tym razem, czyli goniec B2 i goniec C4, no straszne rzeczy tutaj się dzieją na tych pionkach, także nie polecam. W poroszadzie zostało zagrane posunięcia hetman F6, E5, czyli zachęta oczywiście do kolejnego wzięcia pionka i tutaj czeka kolejna pułapka, standardowy wieża E1 w tej pozycji. Po E5 czarne tego nie przyjęły, A3, wzięcie na B2 tylko pomaga w rozwoju, goniec C5 i tutaj razi to pole w oczy, tutaj trzeba wejść oczywiście skoczkiem. Skoczek C3, nie ma jak tego obstawić, czyli D6, po koniu D5, hetman wraca. E bije D6, otwierają się wszelkie wrota do króla czarnego i zobaczcie jaki był finał. Goniec bije D6, goniec G7, także nie warto zaniedbywać rozwoju, a brać pionki, bo często taka figura, która się rozwinęła, no później nam zrobi więcej krzywd. Goniec G4, wieża E1 i teraz zobaczcie jak to się, tutaj też oczywiście mata nie trzeba było dostać, ale po skoczku GE7 widzimy taki obrazek, Howard Staunton matuje skoczkiem poprzez skoczka F6, widzimy tutaj wszystkie pola poobstawione, bardzo ładna partia. Richard Reti kontra Deluf, partia symultaniczna z Holandii z 1919 roku, początek. Gambit szkocki. Zostało zagrane D6, to też tego w nagraniu nie omawialiśmy, także nie zawsze pójdzie teoria. Jeżeli nie pójdzie jakieś takie agresywne granie, tylko spokojne, to białe mają się tutaj bardzo dobrze. Jeżeli jeszcze tutaj czarne zbiją, no to zobaczcie, 2-0 w rozwoju, musi być dobrze. Po skoczku F6 nawet myślę, że można tutaj pokusić się o długą roszadę. Goniec G5 związanie, rozwiązanie, skoczek C3 w rozwoju 4-2. Zobacz sobie również moje nagranie na temat rozwoju w szachach, takie właśnie wyprowadzanie figury co ruch, nowej figury do gry jest oczywiście bardzo, bardzo istotne. Została zagrana krótka ze strony czarnych i długa, tak jak mówiłem, przy okazji wieża też już jest w grze. Czarna wieża E8, jeżeli masz przewagę w rozwoju, otwarcie pozycji często powoduje to, że twoje figury będą jeszcze mocniejsze, także pozycja się otwiera, hetman E5, no i problemy tutaj ze strony Delewa. Trzeba się jakoś cofać, skoczek na D7, nastąpiło zbicie, wieża zbiła i hetman sobie odchodzi na takie optymalne pole F4, widzi zarówno stronę królewską, jak i stronę hetmańską. Następnie C6, tutaj przesmykiem pewnie czarny hetman planował gdzieś odejść, ale już kolejne figury, skoczek A4, hetman B6, wieża schana A1, uwaga, grozi atak z odsłony i wzięcie wieży na polu E7. Czarne zagrały król F8, no to czekają tutaj ich duża kara, skoczek G5, no i widzimy tą przewagę właśnie w tym rozwoju. Wszystkie figury są aktywne, wszystkie figury są takie strzelające, atakujące. U czarnych dwie figury kompletnie nie grające i to powoduje, że ich pozycja po prostu jest tragiczna. Grozi skoczek H7, grozi też skoczek F7. Czarne zagrały skoczek F6. Jeszcze mata nie ma po wieża D8, bo hetman to zbija. No i w tej pozycji oczywiście białe grają skoczek, bije na H7 i po przyjęciu skoczek bije H7, możemy po prostu usunąć obrońcę, czyli wieża bije na E7, jeżeli król to zbije, to po prostu matujemy poprzez hetman F7. Druga partia, Boris Kostić kontra Paul Keres. Keresa też ostatnio pokazywałem na kanale. E4, E5, początek, gambit szkocki. Zostało zagrane najlepsze, skoczek F6. Roszada, D5. Tak jak mówiłem, po roszadzie najlepszą kontynuacją jest skoczek E4. Po D5 jest bicie. No i teraz skoczek G5. Bardzo nieprzyjemny, od razu to przypomina atak smażonej wątroby, także jeżeli nie widziałeś tego nagrania, no to właśnie przy tym nacisku gońca na F7 dołożenie często skoczka na G5 jest kończące. No i tak było w tej partii. Po króle, po gońcu na E7 nastąpiło takie typowe walnięcie na F7. Król bije, hetman H5, no i tutaj problem z królem, problem ze skoczkiem. Nastąpiło G6, goniec zbił na D5, no i czarne wpakowały się na mata. Keres chyba oszołomiony tym co się wydarzyło na szachownicy. Król na G7. Wyciągnięcie hetmana do góry, tutaj nie można na żadne z tych trzech pól pójść, musi iść do góry, czyli na pole F6 i matujemy poprzez hetmana G5, także miniaturka, tylko 12 posunięć i bardzo mocny zawodnik jak Paul Keres po prostu tutaj padł w tym gambicie szkockim. Teraz partia z 1864, Andres kontra Jansen, początek był z przestawieniem posunięć,
skoczek F6. Najlepsza kontynuacja roszada, troszkę gorsza niż posunięcie E5, no ale tym razem czarne się mylą, czyli goniec E7. Także zobaczcie, jak bardzo trzeba znać ten debiut, żeby dobrze czarnymi to pograć, tak? Żeby dostać właśnie tą grywalną pozycję. Skoczek na D4, wyprowadzenie figur przeciwnikowi to zły pomysł, także hetman na D4. Tutaj grozi oczywiście E5, skoczek wracając do domu to będzie bardzo niedobra kontynuacja, oczywiście na E4 nie bijemy. Czarne zapobiegają temu poprzez D6 i białe ruszają F4, B6. No tutaj też trzeba zawsze, jak grasz B6, to zawsze uważaj na hetmana D5 z atakiem na mata, z atakiem na wieżę. Tym razem jeszcze to nie wchodzi. Zostało zagrane E5 i D5. Tu myślę, że może jednak lepsze było debije E5. Następnie goniec B5, szach. Goniec na D7 i zobaczcie, jak to się wszystko forsownie potoczyło. Bicie na F6, no i tu czarnym się wydawało, że jest dobrze, ponieważ łapią hetmana poprzez gońca C5, ostra pozycja, ale kontratak, wieża E1. I po królu F8 jeszcze jedno forsowne posunięcie, czyli F na G. Król musi do rogu, no i teraz zamieniamy się albo w hetmana, albo w wieżę. I w takim właśnie forsownym stylu 14 posunięć, białe matują. Kolejny pojedynek. Szachter kontra Grabowski Hubert z Polski. Partia z 1985 roku miała taki przebieg. Często taki właśnie mat się zdarza w białym kolorem. Zobaczcie, gambit szkocki. Zagrane C3, pamiętacie to, co mówiłem, czyli wywalczenie tego pola na D5. No to co? Bicie na C3. Tutaj oczywiście lepszą kontynuacją do gońca E7 jest zejście na A5. Wówczas na hetmana D5, tak jak mówiłem, można się bronić na przykład hetmanem E7. W partii Grabowski zagrał goniec E7, no to hetman D5. No i nie zauważył mata. Tutaj oczywiście trzeba znowu grać to, co wspominałem, czyli skoczek na H6 i po tym posunięciu zrobić roszadę. Po hetmanie D5 Grabowski zagrał posunięcie D6, dostał szacha i potem został zamatowany. Goniec E6, przynajmniej kilka, czy nawet kilkanaście takich partii widziałem, że zostało rozegrane, kiedy właśnie goniec na E6 matuje w tej pozycji. No żeby nie było tak, że białe tylko wygrywają w tym debiucie, zobaczmy partię dwóch świetnych zawodników. Richard Retry kontra Emmanuel Lasker Simultana. No ciekawe. Początek standardowy, goniec na C4, skoczek F6 najlepszy, skoczek E4, także obie strony grają najlepszą kontynuację, wieża E1, D5, bicie, bicie, skoczek C3, to mówiłem, to efektowne zagranie, hetman na D8, myślę, że hetman do boku by według teorii tutaj lepiej. Hetman na D8, skoczek E4 i tutaj oczywiście mat grozi, też zwróćcie uwagę, że gdyby się czarne zgapiły, no to skoczek F6 i król zostaje zamatowany. Także linię E trzeba blokować, goniec E6, C3, po debije C3, hetman B3, zobaczcie, jaka piękna kontynuacja. Dajemy hetmana w gratisie, no ale to działa tak samo, czyli po goniec bije na B3, jest po prostu skoczek F6 i król zostaje zamatowany. Także to jest taki nietykalny hetman w tej pozycji. Nastąpiło goniec na B4 i teraz bardzo ostro. Skoczek na G5, C bije na B2, atak na wieżę i atak na wieżę. Nic sobie z tego białe nie robią. Grają skoczek na E6, kontratak na hetmana. Promocja w hetmana, także widzimy, że teraz już w tej pozycji trzy hetmany na planszę. Skoczek D8 z szachem. Oczywiście nie można iść na pole F8, bo zostanie zamatowany król poprzez hetmana na F7. No ale można zbić wieżę, tak? No bo w końcu ta wieża szachuje. Zostaje ta wieża zbita. Dalej skoczek bije na C6 i teraz tutaj można powiedzieć, że białe się tutaj już wystrzelały, bo ponieważ po hetman bije C1 nie ma kontynuacji. Także czarne w tej pozycji wygrywają. Triumfuje Emmanuel Lasker. I jeszcze jeden pojedynek, której górą są czarne. Paul Murphy, genialny Paul Murphy, tutaj przypisano mu ranking 2680, partia z Nowego Jorku z 1857. Początek poprzez skoczka F6, tym razem najlepsze ze strony białych, czyli E5, kontynuacja D5 też dobra i widzimy najlepszą linię, czyli skoczek E4. Wszystko idzie według teorii, tym razem zostało zbite skoczkiem, podawałem, że w teorii lepiej goniec bije C6. Skoczek bije C6, BC, goniec na D3, goniec C5, czarne dostają taką dosyć fajną, przyjemną grę. Po biciu na E4, no nie możemy tutaj też czarnymi grać jakoś super spokojnie, bo taka końcówka z tymi pionkami niekoniecznie musi być dobra. Także tutaj Murphy od razu gra posunięcie hetman H4 z groźbą takiego mata szewczyka na H4. Hetman E2 i odbija pionka w taki sposób, czyli debije E4, goniec E3, jeszcze jeden atak.
Hetman na C4. I teraz, no to chyba było jednak niedokładne posunięcie. Białe poszły na atak, chcą tutaj wziąć na C6 wieżę poprzez podwójne uderzenie, ale dwa gońce i hetman będzie tutaj groźnie. Bicie na E3, G3 jeszcze z tempem, hetman sobie odchodzi i właśnie odbicie na E3, czyli jednak nie brały na C6. Hetman D1 z tej strony, zobaczcie, jaki tutaj ładny manewr trójkąta, tak, później wróciły i nagle hetman na D1, ładnie to wszystko wygląda. I po królu F2, hetman na F3, król G1, goniec H3, no i teraz finał. Zobaczcie, że jaki ten rozwój jednak w szachach jest ważny. Białe mają niewyprowadzone dwie wieże i skoczka, a hetman nie jest w stanie nawet odbronić punktu G2. Także w partii nastąpiło wzięcie tego na C6, co oczywiście tutaj ten zawodnik Liechtenstein planował, ale po król F8, oczywiście czarne będą robić tak, żeby nie dostać szacha, czyli na hetmana C5 to będzie do boku, czyli król G8, a z kolei tak jak w partii, czyli bicie wieży, no to też zwróćmy uwagę, że po królu E7 nie ma kontynuacji szacha i tutaj białe poddały się. Jeżeli byłoby zbicie, to mat na dwa sposoby, czyli mat na G2 albo mat na F1. Także moi drodzy, jak widzieliście, bardzo ciekawa kontynuacja, gambit szkockie. Myślę, że to jest świetny debiut w ogóle na zaskoczenie gdzieś na partię blicową. Potrenujcie, myślę, że zarówno białe mają tutaj w tym debiucie swoje szanse, jak i czarne. Jeżeli czarne nie wiedzą, jak grać, to często białe dostaną bardzo dobrą pozycję, a może nawet wygrywającą. Także dziękuję za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, do oglądania innych moich nagrań i oczywiście życzę wszystkim powodzenia w drodze szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się.